jest i drugi przyszedł, o matko. No, po jedzonko, co nie? No dzień dobry. No dzień dobry, kotęły. No dzień dobry, matko. O, pierwszy raz się dał dotknąć, no nie. Stresik. Zobaczymy. Mam GoPro, będę nagrywać z góry. Leciał tak podwójnie, ja leciałam sama i myślałam, że się tam z***. Serio, fajnie, okay. Polecam. O, jak mi dobrze, co miała sierściuchu. Życie kotełów na Wyspach Kanaryjskich. Takie już jest. Na razie jesteśmy w środku miasteczka, ale jest tak zimno, że sobie już ubieram bluzę. Cisza i spokój. Jest pięknie, ale podziwiam ludzi, którzy tutaj mieszkają. Nie ma tutaj za dużo sklepów. Też nie widzę, żeby coś sadzili. Znaczy na pewno coś sadzą, muszą z czegoś żyć. Ale nie widać tutaj jakichś wielkich plantacji. Ponoć jeden z piękniejszych wulkanów na tej wyspie, a wokół nas są pola lawy. Zobaczcie na ten krajobraz tutaj, to jest wszystko lawa, która zastygła. Płynie z różną prędkością i w zależności od prędkości powstają mniejsze albo większe kamienie, skały. Teren i te uschnięte badyle przypominają, wiecie,
antenę z Króla Lwa. Jest miejsce, w którym nastąpiła erupcja. Czujecie, że tutaj był wybuch wulkanu? Że stąd wydobywała się lawa? Tak wyglądają moje buty po przejściu przez wulkan. Także jak coś, to nie bierzcie białych. No ale ja nie miałam innych, po prostu takie ze sobą wzięłam, więc takie są. Tam czeka na zewnątrz. Świeża woda dla kotełów. Dzień dobry. Jak ci się siedzi na tej skrzyni? Dobrze się siedzi? Wygodna? Nie udawaj, że mnie nie widzisz. Tu jestem. Tu jestem, siorściuchu ty. Piękna kotala. Piękny taki. Siedź sobie. Chilluj. Siema, drugi kotala. Zjadł. Idzie.